Dobra, tym razem sesyjkę bez kamerki, ponieważ stwierdziłem, że nie ma sensu dawać tej kamerki, dlatego że czas renderowania troszeczkę jest dłuższy, ponieważ ostatnia sesja, którą wrzuciłem wam do internetu na mój kanał, renderowała się 7 godzin. Wobec tego stwierdziłem, że teraz poeksperymentuję i zamiast dać kamerki, po prostu będziecie mieli gameplay bez mojej kamerki, ponieważ kamerka będzie bardziej w seriach, gdzie nie będę robił tak gigantycznych odcinków. Mamy skończoną Red Eco Cup na 100%, można by powiedzieć, ponieważ mamy same złote medale. Więc teraz można zacząć klasę drugą, ponieważ tu klasa pierwsza jest skończona. I zaczynamy Green Eco Cup. Mamy do wyboru kolejne miasta, znaczy w sumie te same, tylko że wiadomo w Green Eco Cup. I mamy tak, Spargus City, Crash City, Haven City, Islands oraz Grand Prix. No i oczywiście lecimy z Beachfront Drive. No dobra, to już wiemy. Nie musimy oczywiście się ciągle dopytywać, o co chodzi. Dobra, teraz pytanie... Okej, to są już druga klasa, tak? To pojedźmy tym w takim razie, zobaczymy co i jak i gdzie. Mam tutaj Kira albo ktoś tam w tle gadał. I jedziemy z Coxem, proszę państwa. Jedziemy z Coxem, bez zbędnego przedłużania. Bierzemy Blue Eco, które pozwala nam mieć nitro. I teraz zobaczymy, jak ta trasa się będzie prezentować. Powiem wam szczerze, że ona przypomina mi strasznie Sandover Village. Tyle, że w wersji, w takiej bardzo rozbudowanej wersji połączoną z Jackiem Trójką i z Spargus City właśnie. Tutaj oczywiście zapomniałem zrobić uniku, bo przez to, że ten cel się do mnie jakby zbliża, to właśnie Eddie przez to mnie wykończył. Niedobry Eddie. Fuj, fuj, do kąta idź, gościu. A my musimy pamiętać o tym, że R1 możemy atakować. Tak więc zobaczmy, jak nam tutaj będzie szło. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć... O Jezus Maria, o nie, złoty medal. W ogóle dla osób ciekawskich, to jest to samo auto, które było w Jacku Trójce. Może pamiętacie, jak się wciskało bodajże L1 albo R1. To auto tak robiło taką śmieszną pozę i można było się jakby do góry wybić, prawie jak na YouTubie. No i dobra, lecimy z Coxem. Przed nami jest właśnie Editor oraz Shift. Jezus Maria, ale czkawka mnie tutaj irytuje, powiem wam szczerze. O Jezus Maria, cały czas wjeżdżam w te zasrane skały. Masakra. W ogóle, jeżeli chodzi o porę roku, to tutaj idealnie się ta plansza wpasowała, ponieważ widać bardzo mocno taką jesienną atmosferę, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Jak widzieliście, tam u góry były drzewa w ogóle pozbawione liści. Tak więc no, można powiedzieć, że jest to jakaś mała innowacja. Tak więc no, ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. I muszę w ogóle ograniczyć powtarzanie pewnych słów, ponieważ cały czas powtarzam tak więc no. I to wiem, że może irytować co po niektórych, dlatego będę chyba starał się to ograniczyć. A co do tematów, bo miałem sobie tematy przygotować, to będę leciał sobie ze spontana znowu, dlatego że nie zdążyłem nic jakby w zasadzie przygotować. No może poza tym, że... Pojutrze, kiedy ja to nagrywam, wy to widzicie jutro, czyli w sobotę. Ja to nagrywam w piątek. Już ostatni piątek listopada. Że tak powiem, niedługo grudzień, okres świąteczny. I wiecie, o co chodzi, no nie? Święta, święta, dużo jedzonka. Mikołaj, że tak powiem. No jest z czego się cieszyć. O, tak tutaj wam to skomentuję. No ale wracając, w niedzielę zobaczycie, zobaczycie coś fajnego, taki bardzo fajny materiał, Łódź Trójeczka, proszę państwa.
O Jezu, Shiv jest tak daleko? Masakra. On jest naprawdę w cholerę daleko. Ciężko jest go teraz trochę dogonić. Ale mam nadzieję, że nam się uda. No, uda się. Jego chyba też trochę unicestwiłem. Chociaż kawałeczek. No, w każdym razie, wracając do tematu łodzi. Pojawi się łódź trójeczka. Będzie to o wiele dłuższy materiał niż pierwotnie zakładaliśmy. Dlatego nie będzie to w pełni jedna wielka relacja, tak jak to zawsze było. Tylko to będzie relacja podzielona na trzy części. Dlaczego? Dlatego, że materiał wyszedł koło 4 godzin. Serio, 4 godziny materiału wyszły. I żeby ten film no nie trwał za długo, żeby też za długo się nie renderował, bo nie ja go renderowałem, tylko Jim, to postanowiliśmy podzielić go na 3 części. Więc jutro, znaczy jutro, w niedzielę, czyli pojutrze dla mnie, dla was będzie jutro, dostaniecie pierwszą część, a resztę części będą jakoś w tygodniu. Przynajmniej tak się postaramy, żeby tak to w zasadzie wyglądało, żeby tak to miało miejsce. Żeby nie było właśnie za bardzo przypału. A teraz, póki nie mam nic konkretnego ani mądrego do powiedzenia, to posłuchajcie sobie tutaj tego, co leci w tle, czyli soundtracku. Bo sama w sobie mapka graficznie, jak i w ogóle... No w ogóle jest sama w sobie bardzo fajna, bardzo ciekawa w sumie. Takie połączenie Jacka 1, Jacka 3 z Spargus City, no i Sandover Village. Dobra, teraz zamykam mordę, wy sobie słuchajcie muzyki, która tutaj nam towarzyszy. Oh, he didn't know what hit him. Wham bam, thank you, ma'am. Ooh. Ah! No dobra, chyba sobie już trochę posłuchaliście. Tak więc teraz wypadałoby jakoś wziąć dupę w troki i serio prześcignąć Siga, bo to nie wygląda za fajnie. Dawaj, 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 to się tak nie może skończyć. O nie. Dobra, jest, mamy to. Jesteśmy pierwsi. A mogło się to naprawdę źle skończyć. Dobra, możemy zrobić next i wracamy do menu. Okej, mamy nową trasę, Beachfront Drive. To jest nowa trasa, która nam się chyba w Spargus odblokowała. Oraz... Oraz mamy Artifact Race, czyli wyścig za artefaktami. I ta plansza nazywa się Atoll Arena. Okej. Dobra, tak więc... nie możemy wrócić, więc musimy w takim razie jechać dalej. Tak więc robimy Atoll Arena i jedziemy z Koksem. Welcome back to the show. Today we have a special event where the racing rules have been changed to provide new challenges and new thrills. How do you see Jack and his band of misfit racers shaping up? Well, G, I've seen Jack get out of some pretty tight scrapes. Come on! Do you really think Jack's got a chance? He'll soon be going up against the top pros. Nasty competition. But I'll give you the final word. Well, GT... Oops, sorry, that was more than one word. In my experienced opinion, as the competition gets tougher, I think Jack's gonna fold. That's Studio Debating 101, baby. Oh yeah, you just got schooled. Birds do not school.
They flock, so flock off! Tutaj słusznie DDD zauważył w sekcji komentarzy. Pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli to oglądasz. Znamy oczywiście, nie musimy tego słuchać. DDD tutaj fajnie zauważył jedną zasadniczą rzecz. Cutscenki w tej gierce są mega miałkie. O co chodzi? Już mówię. Miałkie na zasadzie takiej, że niby one są, bo są, zresztą je widzimy je, to nie jest nic jakby nowego, ale z tą różnicą, że one są totalnie bez sensu. To są trochę takie, to tak jakbyście zrobili grę z Jackiem właśnie, ale dodali właśnie bezsensowne takie z dupy cutscenki. Niby coś jest wyjaśniane, ale przez to, że fabuła jest jaka jest w tej gierce, no to tutaj trzeba sobie albo dopowiadać, albo wiecie, trzeba sobie interpretować na jakieś swoje tam sposoby dzikie. O, i teraz mamy coś takiego, że jak zbieramy czerwone artefakty, w sensie te czerwone, mam na myśli artefakty zwykłe, tylko że pod czerwoną aurorą, to dostajemy nie razy jeden, tylko razy dwa. O, słusznie, słusznie. Warto było to zauważyć. Dlatego jedziemy za Sigiem, bo Sig tam się zbliża w tamte rejony. A my nie możemy pozwolić, żeby Sig to zebrał. Tak więc sorry. Ani Shiv. A Shiv bardzo się chełpił na to, tak więc sorry, ja tu muszę mieć najwięcej punktów. No fabuła jest w tej grze bardzo miałka, no co tutaj mogę dużo powiedzieć, no. Cutscenki niby są, bo są, ale... To bez sensu troszeczkę jest, no. Fabuła jakby tej cutscenki, co miała miejsce przed chwilą, była taka, że po prostu w dużym skrócie Jack jest striggerowany, ponieważ, nie wiem, wraz z Ashlyn spotkali się z jakąś tam... Sami widzicie, te cutscenki są na tyle bez sensu, że nawet ja zapominam w ogóle, o co w nich chodziło. No po prostu spotkali się Jack z Ashlyn i tam jeszcze kimś i się striggerowali na siebie. No i tam Packer się też wkurzył na naszego głównego prowadzącego, ten cały show. Dlatego, że on zamiast wspomnieć, że Packer również z nim tutaj jest i mu towarzyszy, no to po prostu olał sprawę i sam dla siebie zasługi przypisuje, że tylko on tutaj jest pępkiem świata i tak dalej. Tak więc wiecie, o co chodzi. To jest takie... No, czuć po prostu samolubstwo od tego typa. Czuć po prostu. To bardzo łatwo można po takiej osobie rozpoznać, kto jest samolubem, a kto nie. Egocentryk pieprzony, że tak powiem. Tyle mogę od siebie dodać. W każdym razie my sobie tutaj na spokojnie robimy arenkę. My sobie wyczyścimy tutaj ze zbędnych przeciwników, czyli naszych, powiedzmy, kumpli. W ogóle to też jest świetne, co DDD zauważył. I to mówię nie ironicznie. Jak ja coś mówię, że coś jest w mojej opinii świetne, to nie oznacza, że od razu musi być ironiczne. Ale bardzo fajnym aspektem jest to, jak DDD tutaj właśnie napomknął, że co z tego, że te postacie wracają z poprzednich części, jak na przykład Sig, Ashlyn, Kira, Seimos i tak dalej, skoro oni w zasadzie, no, tak na dobrą sprawę to nic szczególnego do tej gry nie wprowadzają. Oni po prostu są, bo wszyscy ich lubią, mają do nich szacunek, respekt i tak dalej, ale oni jakiejś takiej wielkiej, nie wiem, no, jakiejś takiej mocnej... Powiem tak, nie wiem nawet, jak to słowami nazwać. Tak, tutaj widać, że jednak troszeczkę dawno nagrywałem let's play'e, dlatego że troszeczkę słownictwo mi się, że tak powiem, skurczyło. Więc trzeba po prostu częściej nagrywać, żeby tą dykcję poprawić. Mniejsza. Po prostu o co mi chodzi? Chodziło mi o to, że jakby się wycięło na przykład Kirę, Seimosa, Torna i tych wszystkich po kolei, to ta gra nie straciłaby jakoś mocno na fabule. Po prostu nie byłoby tych postaci i tyle. Bo oni w zasadzie coś tam niby gadają, ale w zasadzie to też nic odkrywczego nie mówią. Jeden sra w majty, drugi nie sra w majty. Bez sensu totalnie. Bez kurwa sensu. Dobra, mamy 13 artefaktów już zebranych. Teraz lecimy do następnej kropki. Gdybym robił ten let's play w innej formie niż robię teraz, czyli long play o let's play,
albo let's play na zasadach long play o let's playowych, to przyspieszyłbym tę sekwencję, dlatego że to nie jest nic fajnego w mojej opinii do oglądania, bo tylko krążycie wokół jednej planszy. To troszeczkę wygląda tak jak Battle Arena w Crashu Team Racing lub Nitro Karcie. Z jednej strony jest spoko, fajnie i tak dalej. Z drugiej zaś strony... No, fajnie, spóźniłem się, spoko. Cieszę się z tego powodu. No mówię, z jednej strony to jest taka Battle Arena, ale z drugiej strony... Poza jakby łapaniem tych artefaktów, to nic szczególnego tutaj nie robimy, bo jeszcze przy okazji się napierdzielamy. Wow, to też robimy w wyścigach zresztą. Więc nie jest to coś nowego. Ale musi być jakiś taki, wiecie, musi być jakiś wyścig, jakaś plansza, która przedłuży czas gry, no bo tak to gra byłaby bardzo krótka, tak na dobrą sprawę, bo patrząc na pomysły, jakie ta gra ma, patrząc na jakby skalę pomysłów i tak dalej, lub po prostu sam wkład w tę grę, no to gra by była bardzo krótka, uwierzcie mi, gdyby nie to, że oni dali tutaj te przedłużyli tę gierkę w taki, a nie w inny sposób, no nie? Inaczej ta gra byłaby bardzo krótka, uwierzcie mi lub nie. Dobra, mamy 21. Mamy najwięcej punktów, dlatego że... Znaczy punktów, no tak, punkty zbieramy w sumie. Nie możemy powiedzieć, że mamy 21 artefaktów, skoro każdy artefakt jest liczony jako jeden. Więc to co jedynie mamy punkty. Więc no mamy najwięcej punktów z nich wszystkich. Mamy 22, a oni mają, kurde, nawet 10 nie mają, tak więc... No słabo, powiem szczerze. O, Eddie tutaj się znowu pojawił. Eddie, a gdzie Eda zgubiłeś? He? No i tyle. Teraz musimy do ostatniego artefaktu dojechać i dojedziemy. Tak więc my to już mamy wygrane. Na bank. Ta jest 25, 9, 8, 7, 4, 3. No, słabiutko im poszło, powiem szczerze. Bardzo słabiutko bym nawet powiedział. Tak więc wracamy do menu. O ile nie będzie żadnej cutscenki. Waterfront Loop. Kolejna plansza, którą mamy odblokowaną, ale póki co się za nią chyba nie będziemy zabierać. Bo mamy chyba teraz wybór. Tak jest, mamy wybór. Tak więc Spargus mamy zaliczone. To jest czas na Crash City. I w Crash City mamy właśnie takie wyścigi jak Crash City, Waterfront Loop. Tak więc wchodzimy. Turbo Dash, wiemy na czym polega, nie musimy słuchać tego co masz tam nam do powiedzenia. Power Cell, oczywiście, że tak. Tak więc moi drodzy, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koledzy i koleżanki, co tu mogę więcej dalej powiedzieć? O czym byśmy mogli jeszcze podyskutować, tak żeby przynajmniej gadka się jakoś kleiła? No cóż, widziałem sobie głosowanie, jak tam głosowanie stoi sobie na moim kanale, znaczy stało, bo już w sumie nie ma tego głosowania odnośnie serii prowadzonej z Jackiem X. No i bardzo chcieliście, żeby z Jackiem X był prowadzony Aladdin, tak więc trzeba będzie się teraz na dniach zająć za Aladdina. Bardzo fajna gierka, gierka dzieciństwa. Dużo się z nią zagrywałem. Dużo się w nią zagrywałem, chciałem powiedzieć. Jeżeli powiedziałem z nią, to bardzo, bardzo serdecznie przepraszam za przejęzyczenie. To jest naprawdę bardzo świetna produkcja. Mało w ogóle widziałem let's play polskich z Aladdina na polskiej tubie. O ile w ogóle jakiś jest. Tak więc, znaczy wiem, że kiedyś był. Teraz niestety znaleźć nie mogłem, bo chciałem sobie zrobić research do let's play'a. Ale no niestety jest co jest, tak więc musimy posiłkować się, jakby ja muszę się posiłkować tym, że będę musiał sobie albo film obejrzeć, w sensie film, no film animowany, wiadomo o co chodzi. Albo sobie po prostu sam zagram w gierkę i skojarzę jakoś sobie wydarzenia. To nie będzie w sumie trudne, bo u Pixela w tym roku grałem sobie w Aladdina na peceta. Swoją drogą, Pixel, pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Może oglądasz, może nie. Tak więc no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Aladdina i taki filerowy temat. Ogólnie to przedmieście, przez które teraz przejeżdżamy, to bardzo właśnie przypomina Haven City.
I nawet nie żartuję. Serio, to przypomina Haven City. Chociażby rozpoznaję to po tym moście, który był, kiedy grałem na przykład w Daxtera albo w Jacka 2, gdzie tam trzeba było poduszkowcem dostać się do innej części gry, albo na przykład w Jacku 3, gdzie trzeba było do Spargus City się dostać. Więc to jest takie, kurde, bym powiedział, Haven City, tylko że w trochę biedniejszej okazałości. Bo to wiadomo, jest Crash City i tak dalej, no wszyscy wiemy, o co chodzi. Chociaż ja w ogóle do końca nie wiem, o co chodzi w ogóle z tym nazewnictwem. W sensie, zdaję sobie sprawę, że Crash City to jest inny rejon, jakby inne miasto i tak dalej. Ale kurde, no sama w sobie nazwa jest taka, nie wiem, dziwna trochę. Wiecie, o ile, no mówię, Haven City, Spargus City to brzmią tak dosyć kozacko. No tutaj Crash City, no i o co tu chodzi z tym Crash City? Dobra, mam 31. A, i mam na więcej w ogóle swoją drogą punktów. Przez chwilę myślałem, że będę miał mniej. A to kurde, widzicie. Strasznie przewidywalni jesteście, panowie. Okej, mamy złoty medal zdobyty. Crash City Turbo Dash, okej. To oczywiście autosaving wleciał. I teraz możemy robić Waterfront Loop. A, to jest easy, ponieważ to jest freeze rally. I to jest jakby właśnie czasówka. Coś, co już zresztą znamy z pierwszych dwóch sesji z tej gry. Czyli po prostu, kiedy wjeżdżamy w te takie płatki śniegu, płateczki śniegu, hehe, to po prostu sobie mrozimy czas. I dzięki temu, jak sobie zamrozimy ten czas, to czas stoi sobie w miejscu, a my będziemy mogli sobie tutaj jechać i może uda się nam zdobyć właśnie ten złoty medal. Te płateczki śniegu, po raz kolejny hehe, bo wiadomo, kogo mam na myśli mówiąc płateczki śniegu. Kto tak zresztą gada na YouTubie. Są odpowiednikiem naszych, są odpowiednikiem skrzynek z Crasha. Czyli dosłownie, jak miałeś na przykład jedynkę, dwójkę i trójkę, to jak się niszczyło te skrzynki, no to czas się mroził na tyle sekund. Czyli na przykład niszczyłeś trójkę, to czas mroził się na 3 sekundy. Mroziłeś przykładowo dwójkę na 2 sekundy. Mroziłeś, znaczy niszczyłeś jedynkę, dwójkę i trójkę, no to wiadomo, na odpowiednie sekundy się czas zatrzymywał. No to to samo jest tutaj. Tak więc widać, że Naughty Dog troszeczkę pamiętało o swoich starych zwyczajach z jamrajskiej przygody we dwoje. I bardzo fajnie, że pamiętali o tym, dlatego że to jest jednak coś fajnego, że pamiętają o swoich starych grach i że w pewien sposób nawiązują do nich. Może nie bezpośrednio, ale w pewien sposób są takie nawiązania. Patrzę na przykład w Uncharted, gdzie mogłeś zbierać artefakty z owocem Wampa albo na przykład z Precursor Orbem. Co pokazuje, że Naughty Dog pamięta o swoich starych produkcjach. Czego nie można powiedzieć o ich pierwszych produkcjach, na przykład na gry od Nintendo Entertainment System. Na przykład, dajmy na to... Jaka tam była gra? No średnio na przykład pamiętają o Rings of Power. No kto z was kojarzy Rings of Power w Polsce? Teraz tak szczerze, bez bicia. Kto z was, nie wiem, grał, zna grę Rings of Power na NES-a albo SNES-a? Ten niech rzuci kamieniem w sekcji komentarzy. Znaczy, może nie dosłownie, ale niech po prostu powie, że nie wiem, grał, zna, lubi i tak dalej. Bo ja osobiście nie znam. Nie mówię, że nie chciałbym poznać, bo pewnie bym chciał. Ale nie ciągnie mnie jakoś do tego. Nie ciągnie mnie dlatego, że... Jakoś nie mam nic do NES-a, ale poza Marianem mało gierek mnie interesuje na NES-a. Może to też dlatego, że ja NES-em się jakoś nigdy super nie interesowałem. Po prostu konsola Nintendo ma tam dużo hiciorów, o których ludzie wspominają, więc ja trochę bazuję na opinii ludzi. Bo osobiście w większość z tych hiciorów nie grałem, no mówię, poza Marianem, ewentualnie Zeldą. To bardzo, bardzo mało gierek grałem tak stricte od Nintendo.
O, 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 o. Dziesiątkę, dziesiątkę to ja sobie zabiorę, przykro mi. Ale jeżeli mam możliwość czas na trochę dłużej zamrozić, to skorzystam z tego. Teraz, kurde, musimy obserwować, bo możemy nie zdobyć tutaj golda. To może być pierwszy wyścig, w którym golda nie zdobędziemy, proszę państwa. A to tylko dlatego, że sama ta w sobie mapa jest trochę taka zawiła, a ja nie za bardzo ogarniam lokacji tych wszystkich czasówek. No, nie udało się. Mamy tutaj silver. Tak więc sorry, nie udało się. Daliśmy dupy. Daddy, I want a race. They need me out there. I can win it all. Oh no, not this again. Kira, you're not racing. It's much too dangerous. But Daddy, I can do it. I can race better than any of those guys. You know I can. Yes. I mean no. You can't. Well, I mean, yes, you can, but that's not the point. I won't have it. A woman's place is in the garage fixing cars. You can't protect me forever. Someday I'll show you. Not today you won't. No racing. That's final. I can't risk losing my little girl. I'm not your little girl anymore. You'll see. Hey, you okay? Yeah, I'm fine. I'm always fine. Look, you boys have what it takes to win out there. Thanks, baby. I meant the car. It's a beaut. Free-floating V-chassis, 326 superheaders, channel-lock universal weapons cage. Very nice. But to keep competitive, you'll have to modify your ride as often as possible. Maybe if you ask nicely, I'll install stuff. Deal. That's asking nice? What? I mean, it would be... Nicer. Will you do it already? I'm a little rusty with the wrench, but I'll see to it your vehicle's in tip-top shape, make repairs after races, and make sure yours is the best-purring vehicle on the circuit. And Jack, we'll talk about nice later. Jack zachowuje się, jakby miał nasrane we łbie. Po prostu, dosłownie zachowuje się, jakby miał jakieś ADHD lub coś w ten deseń. Serio, naprawdę, to jest... smutne, bo ona gada o jednym, on o drugim dosłownie. Się tak zakochał w tym aucie, że to jest szok. Dobra, tak więc co z tej cutscenki wynika? No jak mogliście zobaczyć, córka z ojcem się kłócili ze sobą, czyli Kira z Seimosem, dlatego że Kira ma dosyć bycia panią mechanik, wolałaby też pojechać sobie w wyścig, a Seimos nie wyraża na to zgody, dlatego że za bardzo się martwi o swoją córkę. Więc dlatego... Kira strzeliła ultra focha i potem zaczęła filtrować troszeczkę z Jackiem. Serio, flirtowała z Jackiem, bo mrugnęła do niego oczkami w zasadzie, co trochę symbolizuje na to, że tam jeszcze z samym tekścikiem wyjechała, że no zaglądnij do mnie później. Ponieważ Jack się również zakochał w ogóle w tym autku. Nie wiem, czy do Kiry się zakochał, no ale autko to chyba bardzo polubił, co można było zobaczyć. Circuit race, dobra. Znamy to nie z wczoraj, tylko znamy to już od jakiegoś czasu. Czyli po prostu zwykły wyścig teraz nam się szykuje. I plansza, którą mieliśmy jako planszę treningową. Tutaj się uczyliśmy odnośnie Red Eco, jak pamiętacie. Tak więc teraz mamy planszę, którą już zdążyliśmy zwiedzić. Tylko, że teraz jedziemy sobie w nią w wyścig. Tak więc, bardzo fajnie, możemy sobie pozwiedzać tutaj coś a la taką świątynię, ponieważ jak widzicie mamy tutaj dużo fajnych takich azdeckich takich różnych posągów, budowli, przepraszam. Jezu, to się odmienia, a ja, kurwa, ja nie umiem gadać, bez hitu, ja dzisiaj, kuźwa, rozmawiać nie potrafię. Ogarnij się, Michał, ogarnij się. Póki nie jest za późno. No w każdym razie. Jedziemy sobie właśnie teraz za górami, za lasami, wodospadami, innymi tego typu rzeczami.
I w tle możemy właśnie zobaczyć właśnie takie fajne azdeckie budowle. I przy okazji wpadamy znowu do wody, jesteśmy ostatni. Cud malina, że tak powiem. O to chodziło. No i tak sobie jedziemy sobie, zwiedzamy kurcze pieczone. Bardzo ładnie ta plansza się prezentuje. Ogólnie mam wrażenie, że w tych wyścigach mamy też zmiany pory dnia, że na przykład jeden wyścig się zaczyna za dnia, a kończy się nocą. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić, czyli coś, co był to znany motyw z Jacka jedynki, dwójki, trójki. Czyż czekajcie. Tak, dokładnie, z jedynki, dwójki, trójki to był znany motyw, tak więc to byłoby coś fajnego, gdyby to było podtrzymane. Szczególnie, że no mówię, wydaje mi się, że zaczynaliśmy ten wyścig, jak było jeszcze w miarę jasno. Nawet nie zdziwiłby mnie fakt, jeżeli się okaże, że zakończymy ten wyścig, jak będzie totalnie jasno. No ale mogę się, mówię, mylić, to nie jest jakby pewna informacja, to jest coś, co ja raczej tak odostrzegłem. Ale kurde, wodospady to jest chyba coś, co ja uwielbiam w grach wideo. I to mówię, to jest... Ja mam na punkcie wodospadów w ogóle jakiegoś pierdolca, dosłownie, brzydko mówiąc. Ja bym w ogóle z chęcią, mówię, zwiedził miejsca, gdzie są właśnie wodospady. O! Oberwałem, fajnie. Zwiedziłbym miejsca, gdzie są wodospady, wybrałbym się właśnie gdzieś na jakieś takie wyspy. W grach uwielbiam, bo to jest taki fajny efekt. Znaczy taki efekt, no kurwa, co ja pierdolę. To jest taki fajny punkt widokowy, że tak sobie wyobrażasz, kurde, a ja bym sobie tym bohaterem wskoczył do tej wody, żeby sobie tak opopływał. No po prostu, kurde, uwielbiam wodospady, no co ja tu mogę więcej powiedzieć, no. Dobra, Eddie jest pierwszy. My nie możemy oczywiście pozwolić na to, żeby on wygrał, bo to będzie wstyd. No nie gadaj. O nie. O nie, jesteśmy blisko mety. Ja pierdzielę, serio poprałem ten wyścig? Jezus Maria. Dobra, to się nie godzi nawet, żeby pokazywać od początku. Oj, widzicie? Zaczynamy, mówiłem, czyli jest jednak zmiana pory roku. Znaczy... Pory dnia. Jezus Maria, dobra, zamykam mordę, widzimy się później. Ja pierdzielę, no kurde, Silver. A byłem tak blisko, no kurde, sami widzieliście, że nawet przekroczyłem linię mety. Tana w ostateczności też dojechała. Jezus Maria, ale wstyd. Dobra, zobaczmy, co to jest. Death Race, dobra. To będzie szybkie. Ja pierdzielę, no nigdy więcej, dosłownie. Ja to chyba będę poza anteną robił. Kurde, będę musiał naprawdę mocno zedytować ten film. No ale nieważne. Jedziemy z Coxem. Naparzamy teraz w tych tutaj zjebów. Tak więc no, co tu mogę więcej powiedzieć? No dałem dupy na tym wyścigu. Podejrzewam przez co? Podejrzewam, że przez to, że mam niestuningowane auto. Przecież tutaj też tuningować trzeba. Tak, to jednak nie jest do końca taki Crash Team Racing, bo jednak w Crash Team Racing miałeś od razu stuningowane karty. W zasadzie to nawet nie mogłeś tuningować, bo wiadomo, no, były od razu stuningowane, nie? A tutaj niestety, panie Wacławie, musisz sobie radzić. Musisz pamiętać o tuningu i tak dalej. Z jednej strony jest to spoko, z drugiej strony uważam, że to jest takie trochę niepotrzebne. No bo po co to komu? Nie lepiej od razu jechać w wyścig i po prostu mieć te klasy porobione? Trochę takie marnotrawstwo czasu, no ale dobra, niech będzie. Want some more?
Chociaż podejrzewam, że tutaj to już będzie ciężko, żeby zdobyć te złote medale, więc... Kurde, nie wiem. Z jednej strony chciałem zdobywać te złote medale, bo... jakoś łatwiej one przechodziły, ale z drugiej strony... Czy ja naprawdę chcę wydawać orby tylko po to, żeby tuningować wóz? To może już lepiej naprawdę... Nie wiem. Może, zobaczymy. Jestem trochę niezdecydowany teraz, wybaczcie. Patrzcie, a wyścig cały czas trwa, nie? To jest dobre. Wyścig cały czas trwa, a my tu już zaraz dopiero brąza będziemy mieli. Ale kurde, słabo. Ale słabiutko. No tutaj to żeśmy się nie popisali. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Chociaż... Dobra, cofam. Jednak nie do końca słabo, bo jednak nie mamy brąza, a będziemy mieli może golda. Na, silver. O kurde. Ale gówniana sprawa. 7 na 9, Haven City. Clifftop Battlefield. No ale to już wiemy, o co chodzi. Nie musimy tutaj słuchać tego jazgotu. Wszyscy wiemy, na czym to polega. Musimy się po prostu naparzać, napierdalać. Tak więc tak to właśnie jest, proszę państwa. I dlatego tak też to uczynimy. O, ale ładny trik tutaj zrobiliśmy. I tu znowu mamy ten, trasę treningową. W ogóle jak opowiadałem wam o tej trasie, to też jedna rzecz mi się z tą trasą skojarzyła. A mianowicie, przecież w Jacku jedynce tutaj, na tym, na podobnej lokacji, musieliśmy zielonym eko roślinki tutaj unicestwić. I poczekajcie chwilę, muszę do kibla. I jestem z powrotem. Dobra, to jedziemy z koksem. Trzeba było odcedzić kartofle. A teraz możemy, kurde, naparzać się z pozostałymi. Ale lepiej to chyba powtórzyć już, bo naprawdę słabo. Słabiutko bym powiedział. Mamy 4 minuty, tak więc... A nie, przepraszam. Nie naparzamy się z pozostałymi, tylko tutaj musimy te dzikie coś zarżnąć. Z czymkolwiek to coś jest. Dobra, o to chodzi. Przez chwilę myślałem, że mamy... Widzicie, to jest to, że ja czasami mogę pomylić po prostu coś, co mogłoby wydawać się bardzo oczywiste. To ja jestem w stanie pomylić. I kurwa, któryś z nich ma już 3 punkty. O, ja przy okazji mam też punkt, dlatego że przejechałem to coś. Ale nie na moje warcie, ja tu kurde muszę mieć więcej punktów, wybaczcie, panowie. Kater ma kurde 4 punkty. Kater, śmieciu. Kater, śmieciu, wiem gdzie mieszkasz. Doganiam cię już z punktami. Dobra, mamy 5 punktów. Torn też już wbił 4 punkty, tak więc jest bardzo blisko nas. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. I jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kurde, ale mi ta muzyka w wełbie siedzi teraz. Dobra, 5. Kurwa, ten znowu ma 6. Ja pizgam. No nie. Ja pierdolę, co ja odjebałem. Najgorzej.
Dobra. A patrzymy, patrzymy. 7. Kuźwa, skąd? Osiem. Nie no, to jest kurwa jakiś dramat. Jedziemy raz jeszcze, kurde. To nie może tak wyglądać. O, okej. Okay. To tak może być. Dobra, 2 punkciki. 2 pointy dla mnie. Teraz zobaczymy, co nam maszyna wylosuje. Granaty. No, okej. Serio? Ani razu nie trafiłem w niego. Dobra, w miarę dobrze zaczęliśmy teraz tę rundę. Przynajmniej ja mam 2 punkty. Ale to się zaraz zmieni. Zaraz któryś z nich będzie miał znowu większy. No właśnie. A nie, 1-1-1, dobra. No, komputer tutaj robi się już coraz trudniejszy. To mogę przyznać. Wszyscy po dwójkach mają. Okej. 3 punkty, elegancko. Teraz szukamy następnego. Dobra, 4. Nice one. Trzy, 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 cztery. Dobra. Ja mam najwięcej obecnie. Ścigamy cię, chujku. Nie uciekaj. Chodź do tusia. Dobra, yeah. Mamy. Gdybym był chujem, to bym teraz tego dorwał. I chyba tak będzie. Tak, jestem chujem. Bardzo dobrze. 6, 4, 4, dobra, ja mam póki co najwięcej. Ale nie zmienia to faktu. O! Że musiałem znaleźć tego zwyrodnialca. 7. Elegancko. 8. Jeszcze lepiej. Dobra, teraz nam idzie świetnie. Po prostu teraz chyba los się do mnie uśmiechnął. Że tak powiem, los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Dziewięć punktów. Dobrze jest. Mógłbym się teraz opierdzielać, ale wiem, że oni są w stanie mnie jeszcze dogonić, tak więc nie ma chwili do stracenia i musimy atakować dalej. Zobaczymy, co tu teraz będzie następne. Który będzie najbliższy. O! Serio? To nie był typ? Znaczy, to nie było to zwierzę? No, już kurwa remis jest. Świetnie. Widzicie, mówiłem, że oni w miarę szybko są w stanie nadgonić punktacjami. Dlatego tu trzeba się bardzo pilnować. No już mnie śmieć ze mną zremisował. Nie ma tak dobrze. Dwanaście, dobrze jest. Następny. Kurwa, nie. Czternaście, elegancko, dobra, teraz już nie jest w stanie mnie nadgonić. Nie no, w sumie jest w stanie, bo może teraz czterech naraz ściągnąć. Ale to jest mało prawdopodobne. Wygrałem! Wygrałem! O, 15, to już w ogóle zaorani są tam wszyscy.
15, 10, 8. Dobrze jest. Złoty tutaj mamy zabrany. Elegancko. Trochę mnie to nerwów kosztowało. Something about this whole setup doesn't seem right. We're missing something important. But at least we're winning races. That's good. Good? Listen, Rain Baby. We've been chased, attacked, shot at, poisoned, and blown up. How could it get any worse? Hello, Ankle Biters. It's worse. That show pony Gee Whiz Blitz told me I could find you here. Listen up, Yabbers. You embarrassed me on the track before, but this time I aim to even the score. Dude, that was so last adventure. Available in stores now. I've been waiting a long time to teach you short puppies a lesson. I'll see you on the track, nippers. No i przyszedł tutaj Cleaver, moi drodzy państwo. Bat of Hill. O, kurde. Ale fura, kurde. Nam się trafiła. Firebat. O, kurde. Bardzo fajnie. Ej, fajne auto. Jest i Cleaver, czyli dobrze znana nam postać z Jacka Trójki. Kurde, elegancko. Bardzo fajnie, dobra. Frozen Speedway. Circuit Race. A my sobie weźmiemy właśnie tego oto ziomeczka. Tylko... No właśnie, ja bym sobie go wziął, tyle że ja bym chyba go lekko zupgrade'ował. Jak jest taka możliwość. Jest, oczywiście. Armor trochę większy bym dał. Tu chyba nawet na maksa bym dał. A co? Turbo? Oczywiście, że lepsze. Patrzcie w ogóle, jak ładnie tutaj ten, zupgrade'ujemy sobie autko. No i tutaj bym jeszcze dodał. Dobra. Tyle nam starczy. Tyle starczy z tuningu. Back. Teraz możemy jechać. Teraz powinno nam pójść zajebiście, jeżeli chodzi o taki tuning. Powinno to być jedno z lepszych aut. Zobaczmy tą planszę. O, to jest ta, w którą skiepściłem ostatnio. Co, nawet wam się nie chwaliłem, że ją poprawiłem. A nie, w sumie wy chyba nawet widzieliście, że ją poprawiłem. Tak więc tam już w Red Eco Cup mam maksymalną ilość punktów. A teraz lecimy tutaj na wyścig i tu kurwa 5 okrążeń jest? Co wy dajecie? 5 okrążeń? Czemu tak? Ej, tego to ja się nie spodziewałem, że tu... A, no ale w sumie dobra, mogłem się tego spodziewać, bo to krótka plansza jest, dobra. Sorry, ja nie ogarnąłem petardy. Jest Eddie, kurde, Murphy. Eddie Murphy, który mnie pocisnął. Ale ja nie zostawię na nim suchej nitki. O, nie, 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 tak być nie będzie. Kolego. Za bardzo mnie zdenerwowałeś, żebym na tobie suchą nitkę zostawił. Cleaver jest, kurde, dobry, bo on jest pierwszy teraz. On jest jednym z lepszych ścigaczy, a chociaż dobra. My żeśmy już go przegonili. Teraz Shift jest pierwszy, więc na nim trzeba się skupić. Tylko jak to mamy zrobić, skoro Shift jest, kurde, w chuj daleko? A, w sumie. Ma to sens. A raczej miało sens, dopóki nie wpadłem do wody. Ja chyba zrestartuję event, serio. Bo to totalna żenada była. Dobra, jesteśmy na trzecim z 5 okrążeń. Jesteśmy już po cięciu kosztów. Lubię sobie tak śmieszkować z tym. Massive Knockout. Dobrze, dobrze. Teraz trzeba Cleavera dogonić. To nie będzie łatwe. Szczególnie, że Cleaver jest bardzo daleko.
No może nie aż tak bardzo daleko, ale na tej minimapce w ogóle wszystko wydaje się, jakby to było bardzo daleko od siebie. I Eddie śmieć mnie pocisnął. Jak to jest, że ja Katera zaatakowałem i sam przy tym zginąłem, bo nie kumam? Logika, gdzie ona tutaj jest? Bo jej nie widzę. Ice Cleaver, dobra, dobra. Nice, kurde! To była przeginka już. To była przeginka. No, Shift mnie pocisnął, ale natomiast pocisnąłem nawet nie wiem kogo, chyba nikogo nawet. Ale nieważne. No, fajnie. To jest za krótki wyścig, kurde, to jest za krótki wyścig. W sensie, plansza jest za krótka, żebym ja tutaj mógł coś więcej zdziałać, dlatego jeszcze raz ze dwóch. Dobra, udało się. Jezus Maria, w końcu za 15 razem. No może nie za 15, ale za 5. Ja pierdzielę. Canyon Run, dobra, fajnie. Bardzo się cieszę, Canyon Run. Super, świetnie, po prostu zajebiście. Nic tylko, można skakać z radości. Co tu mamy? Rush Hour, dobra, zrobimy sobie. Myślę, że tak do 30 sobie ogarniemy i tyle. Będziemy mieli połowę ogarniętą już. Przynajmniej. To jest to, dobra. To już wiemy, na czym to polega. No, będzie naparzonka, tak więc tutaj mogę się wychillować i nie muszę spinać dupska. A, dobra, to autka były, dobra. Sorry. Widzicie, już mi się, kurde, to wszystko pierdoli dosłownie przez to, że muszę robić non-stop te cięcia, żeby nie było tak, że będę wam zostawiał. No sami wiecie co. Tak więc jedziemy na spokojnie, bez zbędnego tutaj, bez zbędnych ceregieli. Pyk, pyk, pyk. Na spokojnie, zdobędziesz to złoto. Nie bój się. Kurwa, brzmię teraz jak ci, jak łyżwiarze z totalnej porażki, że ja się złotem przejmuję non-stop. Może ja mam jakąś cechę, kurwa, tych debili. Serio, że ominąłem ich? Może mam za szybkie auto po prostu. Ja pizgam, dosłownie, kurde, dzisiaj to jest jakiś, nie wiem, nieszczęśliwy dzień dla mnie, jeżeli chodzi o Jacka. Bez kitu, tyle faili popełniać dzisiaj, to jest jakieś nieporozumienie.
Aj, 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 moi drodzy, kurde, jakoś to idzie. Przyznam szczerze, że jestem trochę sam w szoku. Bo to naprawdę ciężko jest. Ciężko jest tak opanować, żeby nie zrobić, kurde, pirueta, nie? Przy okazji. Więc to naprawdę trzeba z głową podchodzić do tego. Jak zresztą sami widzicie, jadę tak w miarę spokojnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może ja znam inną definicję jazdy na spokojnie, ale tak mi się wydaje, że to jest trochę bardziej spokojnie. Okej, 253. Za będzie. ...340, no to nawet nie ma szans, żeby zdobyć tutaj golda. Bym musiał mieć same, kurde, czerwone w zasadzie, żeby wtedy zdobyć golda. Albo same niebieskie. No to sobie zrobię poza anteną. Wracamy do menu. You and the offsider care for a little bush bash? Over the city and through the jungle, so to speak. You know, I was having a good day until you showed up. We're always up for a little action. Good. A little warm-up for the big event, eh? Who knows? Maybe we can run over a few greenies while we're at it. After you. You'll always be after me. Who's paying you, Cleaver? You don't do anything for free. No, Cleaver oczywiście tutaj cwaniakuje. Ale jebać go w sumie. To jest moje zdanie na jego temat. Jeżeli on ma zachowywać się jak skończony frajer, to jebać go. Wejście 3x33. Wiecie co, tego się właśnie bardzo obawiam. Bo to są chyba już wyścig został. No, to jest trochę długi wyścig, to wolałbym to ominąć póki co. Zobaczmy, a co tutaj mamy? Desert Era. O, Deathmatch, to możemy sobie jeszcze zrobić. I wtedy będziemy mogli kończyć tą sesyjkę. Musimy mieć 10 punktów, więc dobra. Tak może być. Możemy tak się naparzać. Więc jedziemy z koksem. Najpierw na Ashley. Atakujemy Ashley. Ale mi, kurde, mięsem zapachniało. Kurde, zjadłbym sobie. Ale po nagrywce sobie coś zrobię do jedzenia. A, kater, śmieciu, spieprzaj. Dzięki za jeden punkt. Ale oni, ale wy się, ale że się tu, żeście się tutaj idealnie ustawili, no. Coś pięknego. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Dobra, 3 punkciki. Elegancko, teraz Eddie. W deathmatchach to ja mam, kurde, większą przewagę, bo to jest coś, co jest... To jest bardzo jeden z łatwiejszych trybów. O ile nie najłatwiejszy. No, póki co mam najwięcej punktów, tak więc... To się ceni, to się, kurde, bardzo ceni. Ajajajajaj, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Wjeżdżamy do góry. No kurde, Ashlyn, idiotko. Zmarnowałem przyjście rakiety. Śmietnisko jedne. O, ta, jeszcze frajer, kurwa, mnie pocisnął. Świetnie. 6. Brakuje mi jeszcze 4 punktów, tak więc jedziemy.
kogo mogę, tego pocisnę. Eddie, kurde. Z rakietnicy mnie pocisnął. Skurczysyn. O, on ma już 7 punktów? O nie. Nie, 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 nie. Kolego, kolego, hola, hola. Osiem. Daj, Eddie, gdzie jesteś? Dobra, Cleaver ma 5. Fuck, fuck, fuck. O, 9 już ma. Kurde. Won. Dobra, mamy porówno. Dobra, mamy 10 punktów w ostatniej chwili. Ten ma 9, tak więc niech spierdala na drzewo. Wracamy do menu. 26 na 36. Okej. Tu mamy zrobione, poza tym Canyon Run, przepraszam. Crash City, co mamy w Crash City? Death Race, dobra. To robimy jako ostatnie i będziemy kończyli tę sesję. Żeby nie było. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko się nagrywa. Cały czas, dobra, będę miał tutaj podgląd na kompa, żeby nie było. Jedziemy z koksem. Death Race. No i to jest moja również ulubiona. To jest mój ulubiony. To jest moja ulubiona, kurde, ten. Dziedzina w tej gierce. Albo kategoria, jeżeli chodzi o te wyścigi całe. Lub rzeczy dodatkowe, po prostu bym powiedział. Więc tutaj może wpadnie Goldik, co by mnie oczywiście ucieszyło, gdyby wpadł. Myślę, że są do tego srogie szanse, szczególnie, że tutaj dużo power-upu dostajemy i samo autko mamy fajnie subgrade'owane. A więc jedziemy z koksem. Wiem, że to może się trochę ciężej oglądać, dlatego że tutaj będą lekkie ścinki, ale to już nie jest spowodowane moim kompem czy coś, tylko no po prostu sama gra w sobie chodzi jak chodzi na PS4. No, jak sami zresztą widzicie. Dawaj, 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 teraz mamy razy 2 punkty. Nie spiernicz tego, nie spiernicz tego. Kurde no. Jedź szybciej. Fuck, w bombę wjechałem. Dobra, dobra, zaraz tutaj wyjdziemy z brąza. Jest, nie mamy brąza, teraz będziemy o silver walczyć. O srebro. Srebro. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 jakiś power up, cokolwiek. Bo tu już razy 3 będziemy mieli teraz wbijane. Dawaj, 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 dawaj. Takiej ilości punktów to ja nie mam zamiaru przegapiać. Nie ma to tamto, kurde.
216, dobra, kurde, trudno. Powtórzy się później. 28/36. City out, co to jest? Nie, dobra, to jest to. Dobra, kochani, tutaj będziemy kończyć. Sorry za dzisiaj taki trochę miałki komentarz, ale na sami widzieliście, że wtedy też trzeba było się trochę skupić. Będzie trzeba trochę powycinać. W każdym razie można by powiedzieć, że połowę green i cock-upów mamy zrobione. Ja sobie to już poza anteną poprawię te, co po niektóre wyścigi. No i co? Widzimy się w kolejnej sesji z Jacka X i nie tylko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Linki do socjali są pozostawiane w opisie. No i co? Widzimy się następnym razem. Cześć!